A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Czarodziejką. Jesteśmy w trzecim akcie. Ostatnio załatwiliśmy sprawę jadeitowej figurki oraz oka Kalima. W Lesie Pająków mamy już wszystko oprzątnięte, łącznie z gniazdem arachnidów. Bo przypominam, że teraz sobie będziemy chodzić po różnych lokacjach pobocznych. I Mewa będzie polować na przedmioty. Mieliśmy teraz wyjść sobie tutaj tym wyjściem standardowym z Kurast, ponieważ tutaj stosunkowo blisko mieliśmy skręt, takie odbicie na wielkie moczary. Więc wykorzystamy sobie to, skręcimy i na wielkich moczarach czemu mi tutaj to ten OBS nie pokazuje? No dobra, mniejsza z tym. Później to sobie obadam. Chodzimy sobie także po wielkich moczarach troszeczkę z nadzieją, że znajdziemy jakieś złote skrzynki. Miejmy nadzieję, że na tych moczarach nie wygeneruje nam tych duchów takich wkurzających. Zaraz, gdzie był ten skręt? Bo ja mówiłem, że on tutaj blisko. Aha, tutaj jest, dobra. No tak idę i go nie widać, nie? Pójdziemy sobie tutaj dołem. Fajnie jakby wygenerowało tych topielców. Chociaż już tam chyba widzieliśmy, nie? Co tam jest mniej więcej, ale nie pamiętam, co my tam mieliśmy za istoty tutaj na krawędzi tych wielkich moczarów. Jakieś małpy tutaj chodziły. Wielkie moczary, a może nie było żadnych wrogów? O, no nie, no są te duchy, no są te duchy. No trudno, no. Nie lubię tych duchów. Dobra, podnosimy mikstury leczenia, te takie większe. Najfajniej jak są ci tacy topielcy. Bo to wolne, niemrawe takie, z niewielkim zasięgiem widzenia. Jaką postacią by się nie grało, to ci topielcy są tacy przyjemni. No, ciężko się tych szamanów tutaj wystrzeliwuje. Niebieskie przedmioty fajne się sypią. Mewa działa, tak? O, mamy szamana. Dobra. Potrzebuję many. Chris żółty. Wzmocnienie. Większe leczenie. Mana. Okej. Okay. Chris nas nie interesuje. O, są też topielcy, to dobrze. A te duchy, no te duchy. Czuję się zatruty. Musimy uważać na tych szamanów, bo no 42% nie jest źle, ale 181 życia trochę mało, nie? Tak z dwie takie serie by weszły, to by mogło być problematyczne. Kapliczka napełnienia. To nas nie odtruje niestety. Jest punkt nawigacyjny. No i normalnie już bym się wrócił z tych wielkich moczarów, ale przejdźmy się kawałek dalej. Może będzie jakaś złota skrzynka. Może nawet przy odrobinie szczęścia wygeneruje nam przejście z wielkich moczarów od razu do dżungli upieżców. To by było dosyć miłe ze strony RNG, tak? Okej, pójdziemy sobie tutaj dołem. Dobra. I będziemy na takie lokacje poboczne tutaj na zewnątrz. Znaczy poboczne lokacje, no takie odskocznie w bok, no nie zachodzić właśnie. Z nadzieją, że będziemy trafiać na te złote skrzynki. Bo to chyba szansa jest na te skrzynki, nie? Nie pamiętam dokładnie jak to było. No i ci to pielcy nawet twardzi, co? To ma jakąś odporność na ogień? Bo nie pamiętam. Czy to pielec mógłby mieć odporność na ogień? No jeżeli się opił za dużo wody, to może jest na tyle wilgotny, że ten ogień mu mniej robi, tak? Ale to myślę, że to jest mocno naciągana teoria. No, strzelił we mnie tym infernem, ale nie zdążyło to zadać obrażeń. Zaraz, bo jak my tu będziemy... Nie, to się nie połączy z Lasem Pająków chyba, nie? Pyk. O, jak to przeleciało przez nich.
Dobra. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Kierujemy się na północ. Myślę, że... Nie no, myślę, że nawet spora szansa jest, że nam się to jakoś połączy z dżunglą łupieżców. To w sumie zbędne, ale sobie kliknąłem. Dobra, ale nie ma tych duchów. Wiecie co? Może nie będzie tych duchów. Bo wiecie, jest szansa, że się pojawi po prostu jakiś typ istoty, w sensie boss z obstawą, ale nie muszą inne wersje tej istoty tutaj fruwać. No i nie fruwają z tego, co widzimy. Mamy tych topielców, mamy łupieżców i tyle. A ten duch nas tak, znaczy mnie tak zdenerwował na starcie, ale to był bosior ze sługusami. Czyli taki wyjątek krytyczny, a normalnie tu nie latają tym razem, to dobrze. To fajnie wyszło. Mamy luzik. Pomijając tych szamanów, którzy tak sobie chodzą zygzakiem. Normalnie powinienem podejść bliżej i wtedy bezproblemowo w niego strzelić z tej kulki, ale nie chcę na siebie brać tego inferna. Ojejku. Coś sobie uroiłem, że strzelę fireballem i wszystkie koszyki się popsują. Ale to nie ta gra. To nie Diablo 3. I nie Belzebub. Z Diablo 1, nie? No i ten szaman tak tu chodzi. Dobra. Pasak dobrej jakości. No, czy tu będzie złota skrzynka? Oto jest zapytanie. Bojowe berło, no to warto sprawdzić. Nie ma miejsca, tak? Bojowe, sześcioslotowiec. Koncentracja, błogosławiona celność. No niech będzie. Okuta kula też by trzeba było sprawdzić. Inferno plus jeden. No zobaczymy, jak sobie Inferno cenią. To jest zdolność szóstego levelu. No nie widzę złotej skrzynki tutaj. Nie tym razem. No nic, idziemy dalej na północ. Będą złote skrzynki, czy nie będą? Szukamy przejścia z wielkich moczarów do dżungli łupieżców. Najważniejsze, że mamy punkt nawigacyjny. No i ta mana się tu kończy, no. A ja pewnie zaraz znowu wezmę punkcik do Firebola, jak zdobędziemy poziom. Auć. A, dostał. Lekka mikstura leczenia, to nieważne. Dołem sobie pójdziemy, bo jeżeli ta odskocznia by miała gdzieś być, to raczej na dole, bo na górze tam były, tam ten las pająków gdzieś był, nie? Więc spróbujmy dołem. No, za mało many masz. Zachciało ci się Firebola brać, to masz za mało many teraz. Okej. Okay. O, jeszcze jak będę tak pudłował, każde pudło to jest strata 9,5 many. Potrzebuję many. No właśnie. O. Dobra. Tam będzie mostek po drugiej stronie. Tylko pytanie... Trafimy na ślepy zaułek, czy jednak będzie to przejście dalej prowadzące do dżungli. Myślę, że już na tym etapie się może sporo wyjaśnić. Tylko załatwmy jeszcze tych topielców tutaj, auć. One zimnem atakują, nie? Z bliska. Ostatnia miksturka z maną. Mikstury z życiem nam za bardzo nie schodzą, mana za to masowo. No, jest przejście dalej. To dobry znak. To dobry znak jest. O, duży talizman ekstra. Mewa działa, tak? W
będę to powtarzał za każdym razem. Ach, załatwiony. Dobra. No, złota skrzynka, czy przejście gdzieś tam do... A, pudło. Czy przejście do dżungli łupieżców? O, jest mana ekstra. A co my tutaj trafiliśmy? Na ręczne ostrze. To nie dla nas, to dla zabójczyni. O, to może być złota skrzynka. Albo ślepy zaułek. Ale to mi nie wygląda na... To mi nie wygląda na przejście do dżungli łupieżców. O, jest mana ekstra. Dobra, to jeszcze tutaj troszkę pochodzimy. Nie, to będzie przejście do dżungli łupieżców chyba. Czekajcie, nie. Nie. A, ale dobra, ale jest jakiś skręt tutaj w lewo jeszcze, więc jeszcze nie wszystko stracone. Ale nam dziwny układ wylosowało w sumie. No i mana się kończy. Kolejny talizman. Mewa działa. Tak, tutaj się wrócimy, ale chyba się nie zderzymy z lasem pająków. Jak to? Nie, las pająków był tam u góry. Słuchajcie, no może być ta dżungla łupieżców. Tylko, że ja many nie mam. No, nie mam. No. A wolałbym wiedzieć, czy mam się wracać waypointem, jak użyjemy teraz tego punktu nawigacyjnego, czy nie. No nie, no ale muszę już. Znaczy, jak użyjemy portalu, a nie punktu nawigacyjnego. Sześć to zręczności, słabe. 13 tysięcy, nieźle. 1500, słabo. Ej, to było... Kurde, nie widać tego. Nie, widać. Plus jeden do zakręć błyskawic. Nie, słabo to cenili, nie? A teraz, żeby to odkupić, to wiadomo, że więcej. No okej. Okay. Inferno bardzo słabo sobie cenią, zobaczcie. 3 do zręczności, 3 do obrony. No takie słabe te talizmany, no ale leci ich trochę, nie? Jest okej. Okay. W końcu się będą trafiać jakieś fajne pewnie. Ormus. Musimy mieć dużo many. Ashera standardowo. I Hratli. Witam. No, buty mamy niezłe, nie? Głównie mi chodzi o pasek na tym etapie, ale nic tu ciekawego mi nie pokazują. Zobaczmy tę zbroję płytową. Jeszcze kamyczek mamy do zostawienia w skrzynce. Czaszek nie zbieramy. Kamienie głównie na amulet pryzmatyczny, taki standard na singlu. Przynajmniej jak ja gram, no to taki mój standard. Ej, no nie ma tej fajnej zbroi płytowej z bonusem do tym procentowym do pancerza. Bo coś takiego byśmy chcieli. O, patrzcie, możemy sobie tutaj transmutować fajnie. No, coś takiego zrobimy. Transmutujmy sobie jeszcze te fioletowe. No dobra, wracamy tym portalem jednak. Mam nadzieję, że jednak ta dżungla łupieżców gdzieś tu może być, ale mamy strasznego pecha z tymi złotymi skrzynkami tutaj. Na żadną nie trafiłem. Jakoś super dokładnie tego nie będę obchodzić, tak? Bo byśmy musieli przechodzić przez obszary, które już zwiedzaliśmy, byśmy czas tracili. Ale tak, tu może być przejście do dżungli łupieżców. Już tu, w tym miejscu. Już za chwileczkę. Chociaż nie, to się połączy chyba z lasem pająków. Nie, nie, to będzie tu. To będzie tu. To będzie, patrzcie, tam właśnie. Uwaga, jest dżungla łupieżców. Trafiliśmy. Złotych skrzynek nie zaliczyliśmy, ale przeszliśmy się po tych wielkich moczarach. Dużo expa wpadło.
Jest fajnie. I polowaliśmy na magiczne przedmioty, jakieś ciekawe. Wow, fajnie mamy. Dużo łupieżców po prostu wygenerowało. Zamiast jakichś tam... Co to jeszcze mogło być? Te drzewa chyba też mogły być, te małpy chodzące, tak? Nie, co tu mogło być jeszcze? A ty wiem, te ważki mogły być też takie, albo krogulce, te takie dosyć upierdliwe, bo to ciężko w to trafiać. Fajnie, że mamy po prostu hordy tych łupieżców, bo to jest małe, zbijają się tak fajnie w takie grupki i od jednego firebola po prostu bardzo dużo może ich ginąć, nie? Jak tak właśnie zaczynają biec, o, patrzcie, cyk, tutaj kilka fireboli i oprzątnięte, i to mi się podoba. To nam fajnie wyszło, z tymi zombiakami też nam fajnie wyszło na wielkich moczarach. Może ta mewa to jednak zwiększa szanse nie tylko na magiczne przedmioty, ale ogólnie zwiększa szanse na poprawę naszej sytuacji, żeby się łatwiej grało. Ta przyjazna mewa. Mogłaby taka mewa sobie tu latać. Taka animacja do unikatowego przedmiotu, no ale to nie te czasy, nie? Nawet w Diablo 3 to nie ma takich motywów. Że jakiś rzadki unikat sobie znajdziecie, jakaś specjalna animacja jest, nie? Chyba nie ma, nie? Takich unikatów. Chyba, że przy ataku tam, powiedzmy, jakiś specjalny efekt. Ale przy samym noszeniu, żeby jakaś specjalna animacja była, to chyba nie. Święta kula. Lodowe uderzenie, lodowata zbroja. No, zostawmy. O, dużo łupieżców. Ekstra. I niedługo poziomik. Kolczuga, nope. To będzie 22 poziom, jakby ktoś pytał. Najemnik nadąża bez problemu z poziomem. Jak on szybko biega, ten szaman. Właściwie szaman to nie wiadomo, czy szybko by biegał. Na pewno szybko biega ten łupieżca, który trzyma szamana na baranach. Chociaż nie, wiadomo, że szaman też szybko biega, bo jak on spada, a później... Jak zabijemy tego, co go podtrzymuje, to później szaman też szybko biega. I? Chyba, że najpierw zabijamy szamana tak naprawdę. A później biega sam ten łupieżca, co? W sumie to nie wiadomo. No właściwie to wiadomo, bo nie biega ten taki z tą maską specyficzną, tylko biega taki zwykły łupieżca, czyli najpierw się zabija szamana. Dobra, mniejsza z tym, trafiliśmy w każdym razie do tego głównego obozowiska z Gidbinem, tak? Przynajmniej tak to wygląda. Mamy level. Tak, to tutaj, bo jest zejście do podziemi łupieżców, czyli najpierw sobie sprawę z Gidbinem załatwimy. Gdzieś tu powinien być. No jest. Weźmy w żywotność. No dajmy do tego Firebola jednak. 10 many już nas będzie kosztował. Obrażenia masakryczne jak na ten etap i jak na obszarówkę oczywiście, nie? I jak na pocisk. No to taka czarodziejka, no. No to cyk. Hello. No już po nich. Gidbin. Muszę to zabrać do Ormusa. Do Ormusa jeszcze nie. Zajdźmy sobie do tych podziemi łupieżców. Szkoda, że nie mamy punktu nawigacyjnego. No ale niestety. Dobra. No i idziemy. Ostrożnie. Kosteczkowe potworki. O, widzę bossa szamanów. Bossa nie, to czempioni. To są czempioni, bardzo potężni. Dałem najemnikowi fioletową miksturkę. Przyinfernowali go tutaj za mocno. O, większa mikstura leczenia. Manę sobie zgarniemy na pewno. Jedną, drugą, trzecią, czwartą nawet, bo to i tak się zaraz skończy pewnie. Jeszcze jedna większa leczenia. Jeszcze o, dużo tych mikstur leczenia ekstra. Dobra, i gdzie idziemy? W lewo.
Yo. No, trzeba szybko unicestwiać szamanów. Steczkowe potworki. Lepiej uważać, żeby mieć życie na maksa. Lub prawie na maksa. No to też jest klimacik w tych podziemiach upieżców. Najbardziej w trzecim akcie nie lubię... Wiadomo, tych kanałów pod Kurast oraz kazamatów Mefista. Jakieś takie to monotonne mi się zawsze wydawało. Tak jakby dżungle nie były monotonne, tak? No ale dżungle są fajne. Okej, no i tutaj powinniśmy mieć zejście. Tak jest. Poziom drugi. Ostrożnie. No, kosteczkowców nie widać na razie na tym poziomie drugim. Zaklęte błyskawice były. Długa laska żółta. Mewa zadziałała, tak? Dobra, trzeba skręcić. No, nic tu... O, biegnął. Najemnik awansował, ekstra. Odporności mu wzrosły. Kafary już lecą. No, kafary to już można nawet kupić pewnie u Hratlego, nie? Święta kula, no to sprawdzimy. Ma na lekki many nie biorę, to już nam za mało odnawia. 20 do many taka kula, słabiutko. No dobra, idziemy prosto teraz, żeby szybko dotrzeć do zejścia. Nigdzie nie skręcamy już. Tu będzie zejście. No dobra, leśny doktor Endugu. No, leśny doktor Endugu ma zawsze niewrażliwość na ogień. No to zgadnijcie, kto tego doktora będzie musiał zabić. Tak, tak jak mówicie, najemnik będzie musiał zabić leśnego doktora Endugu. Nie powinien mieć z nim wielkich problemów. W wersji 1.0 Diablo to leśny doktor Endugu miał obstawę w postaci innych szamanów. To było dosyć problematyczne czasami. O, duży talizman, mewa zadziałała. No bo jak, żeby inaczej. No i pewnie będziemy musieli zaliczyć każdy z czterech narożników podziemi upieżców. Tak to jest zazwyczaj zrobione tutaj. Jakbyście nie szli, to każdy narożnik zaliczycie. Patrzcie, ile to zabrało, nie? Weszło chyba całe inferno, wszystkie staki, czy jak to tam zwać. No, ale jakby... znaczy do następnego jakby załączenia się Inferna to musi minąć pewien czas, także w razie czego zdążyłbym zareagować, nawet gdybym nie zabił tego szamana i kliknąć fioletową. No, ale ta jedna seria no, solidnie zabrała tutaj punktów zdrowia. Dwóch szamanów jakby mnie tak strzeliło z nienacka, no to już by można było paść. Dobra, zaliczyliśmy już dwa rogi trzeciego poziomu podziemi. Tu jest trzeci róg. Czasami, znaczy to jest dosyć rzadki układ, ale czasami ten leśny doktor Endugu jest tak bardziej w centrum, nie? Tak to jest tak specyficznie zrobione, tak jakby po drodze. Ale rzadko się to zdarza. Tak nie w samym centrum, ale gdzieś tam, jak się idzie po drodze do jakiegoś narożnika, tego ostatniego, to on może tam siedzieć. No ale nie tym razem. No, najemnik będzie musiał go zabić. Postaram się wyczyścić obstawę szybko. Nawet bardzo szybko, co widać na załączonym obrazku. Został sam.
Patrzcie, jak szybko możecie schodzić. Cyk, jeszcze jeden. Ekstra. Większa mikstura leczenia. Partyzanę, kurde. Raz partyzana, bo mi się zawsze myli, to jest... No właśnie, to jest to. Nie, no to tego nie chcę. Też, znaczy, to jest dosyć szybkie, ale... Ale na ten etap już trochę za słabe obrażenia bazowe jednak, nie? Ten unikat najemnika zdecydowanie lepszy. No dobra, z buta musimy tędy, znaczy tutaj wyjść. Bo nie mamy punktu nawigacyjnego. Jakieś buty z tym szybszym bieganiem by się przydały. Albo zainwestuję w teleport, ale wolałbym nie. W sumie to nie pali się. Dobrze jest, możemy sobie czasami pochodzić gorzej, jak się stamina kończy. Ale będziemy teraz w żywotność inwestować. Znaczy, może jeszcze dołożyć te 5 punktów do siły jednak, wiecie? Żeby pod te buciki płytowe było i na przyszłość pod zbroję gotycką już. I z tą 70 siły już pewnie na długi czas zostaniemy. No chyba, że pod pełną płytową tam byśmy chcieli do 80 siły dobijać. Ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Jeśli by wypadła jakaś taka zbroja, pełna płytowa, fajna, żółta, wymagająca tej siły faktycznie, no to byśmy wtedy dopiero dołożyli sobie do siły. A tak myślę, że na 70 skończymy na długi czas. Może nie będzie w ogóle potrzeby, żeby zwiększać tę siłę bardziej. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie zakończymy odcineczek. Jeszcze skoczę może. A jeszcze się ogarniemy tutaj w kurost. Dobrze cię widzieć. O, w sumie to dostaniemy pierścionek od Ormusa. Zobaczymy zaraz. 15 tysięcy. Nie czekamy do czwartego aktu. Coś słabe te talizmany lecą. Co my tu mamy? O, odporności. Odporności na ogień i na trucizny. Fajne. Bardzo fajne, zwłaszcza, że mamy bardzo słabe te pierścionki. Tego się pozbędziemy. Super to wyszło, super. Szkoda, że nie zimno. Bo to zimno nam troszeczkę kuleje, ale dobrze, tych szamanów się już nie będziemy tak bardzo obawiać, jak nam wzrosła ta odporność na ogień tak solidnie, nie? 3 do promienia światła. Może być, będzie dużo ciemnych takich lokacji właśnie pobocznych, które będziemy zwiedzać jednak z tą mewą. Te właśnie kaplice, jakieś tam podziemia dziwaczne, jaskiny, znaczy jaskin to już może nie będzie. Będzie bagienna czeluść w następnym odcinku, nie? Także promień światła też jest. Kupmy więcej many. Zajdźmy sobie do tej Ashery jednak. Będę się jeszcze rozglądać za paskiem, jak te odporności. Patrzcie, jak ładnie. To zimno tutaj, coś z tym zimnem. A. No zobaczymy. Teraz, czego potrzebujesz? Paski. Na zimno 8. Słabo. O, to są te buty, o których mówiłem. Na golennice, a nie płytowe. O, właśnie. Są lekkie płytowe i później nie płytowe, tylko na golennice to się nazywa. Właśnie. No ale nie. To nie. Jeszcze chratli. Trzymajcie kciuki, żeby ta zbroja płytowa była dla nas. Bo jednak bym wolał sobie ten pancerz podnieść. Odporność odpornością na ogień, ale ten pancerzyk nam kuleje jednak. No jest. O, 30, o, jeszcze życie, patrzcie, fajne. 155% obrony, super zbrojka. I taką ja sobie chętnie, taką sobie chętnie założę tutaj na zakończenie odcinka. W następnym odcinku... Idziemy dalej, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.